dzisiaj tak naprawdę cała nasza polityka handlowa jest związana z regulacjami Unii Europejskiej. To Unia Europejska prowadzi za nas politykę handlową. De facto to jest jej, można powiedzieć, wyłączna kompetencja. To znaczy my nie możemy prowadzić własnej polityki handlowej i to jest akurat właśnie jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. I teraz tak, gdyby to chodziło tylko o to, że wewnątrz Unii Europejskiej mamy wolny handel, prawda, handlujemy sobie bez żadnych ceł, ograniczeń i tak dalej, no okej, tak. To byłoby w zasadzie bardzo korzystne, tak? Natomiast problem się pojawia w dwóch rzeczach. Po pierwsze, to, że ogranicza to nam możliwość prowadzenia swobodnej wymiany handlowej poza granice Unii Europejskiej, a przecież dzisiejsza Unia Europejska, no rola dzisiejszej Unii Europejskiej w światowym handlu maleje, tak? Jeszcze ileś lat temu w zasadzie był to bardzo znaczący obszar handlowy, a dzisiaj w zasadzie staje się coraz mniej znaczący, a za kolejne kilkadziesiąt lat, miejmy nadzieję, że Unii Europejskiej już nie będzie, tak? Ale zapewne te kilka czy kilkanaście pewnie jeszcze będzie. Jej rola w światowym handlu i udział w światowym handlu to będzie coraz mniejszy, tak? I to nawet zwolennicy Unii Europejskiej pewnie tych statystyk nie kwestionują, po prostu udział Chin, Indii, krajów Brazylii oczywiście, widać już też tendencję, że nawet dziś biednych krajów afrykańskich też będzie rosło, tak? Więc pozycja... Chodzi o to, że ten rynek europejski w stosunku do możliwości światowego handlu, unijny, czy nawet europejski w szerszym kontekście, tutaj akurat nawet rozpatrując Europę w normalnym znaczeniu tego słowa, to znaczy nie Unii, a właśnie samej Europy, też udział Europy maleje. Ale właśnie polityka Unii Europejskiej nam utrudnia prowadzenie tej polityki handlowej poza tym obszarem. A są jakieś instrumenty, które by obchodziły te regulacje? Nie, tego się nie da obejść, ponieważ akurat polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej. Państwa członkowskie same w sobie nie mają tam nic do powiedzenia. Więc jest jeden sposób. Ja przyznaję, w przeszłości nie byłem jego zwolennikiem, ale obserwując, co się dzieje dzisiaj, jestem jego zwolennikiem. I jedynym sposobem na to jest wyjście z Unii Europejskiej, to znaczy odzyskanie suwerenności. Natomiast drugi aspekt dotyczący Unii Europejskiej jest następujący. Nawet na tym wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, tak wydawałoby się, że główną korzyścią jest wolny handel wewnątrz Unii Europejskiej. Ale niestety również tak nie jest. Ponieważ jeśli w jakimś obszarze polskie firmy osiągają tę przewagę konkurencyjną, to dochodzą do tego coraz to kolejne regulacje. Kolejne regulacje narzucane różnymi dyrektywami i tak dalej przez Unię Europejską, które tę przewagę zmniejszają, tak? I jak się obciąży, prawda, ujednolici, prawda, produkcję chociażby w jakimś obszarze jednolitymi regulacjami, zwłaszcza przypadkiem tam, gdzie polskie firmy sobie się specjalizują, no to już tej przewagi konkurencyjnej nawet na tym wewnętrznym europejskim rynku nie będą mieli. Więc niestety, ale pomoc dla polskich firm, by osiągnąć przewagę konkurencyjną, mówię, realna pomoc mogłaby być tylko taka, żeby im nie przeszkadzać, to po pierwsze, albo żeby rzeczywiście nawiązywać współpracę handlową z nowymi rynkami. Ani jedno, ani drugie nie jest niestety możliwe w ramach Unii Europejskiej. No i to jest właśnie ten gospodarczy, nawet nie polityczny, ale gospodarczy argument za tym, żeby ogłosić niepodległość i z Unii Europejskiej wystąpić. Pan prezes.